Dlaczego większość anten satelitarnych w Polsce wskazuje mniej więcej ten sam kierunek? Dlaczego nigdy nie jest to północ? Dlaczego anteny się nie poruszają, skoro namierzają pędzące po orbicie z olbrzymią prędkością satelity? I dlaczego nie są wcale skierowane w górę, tylko bardziej w horyzont? Satelity telewizyjne, których sygnał odbierają anteny, znajdują się na orbicie geostacjonarnej. Orbita geostacjonarna znajduje się na przedłużeniu płaszczyzny równikowej, na tzw. równiku niebieskim. Innymi słowy, satelity telekomunikacyjne krążą nad równikiem Ziemi, prawie 36 tysięcy kilometrów ponad nim. Oznacza to, że na wysokich szerokościach geograficznych, na północy, na przykład w Polsce albo na Wyspach Brytyjskich, wszystkie telewizyjne anteny satelitarne w takim wypadku muszą być skierowane na południe. To może być bardziej południowy zachód albo południowy wschód, bo satelity krążą w różnych miejscach nad równikiem, ale to nigdy nie będzie północ. I analogicznie w Australii czy Południowej Ameryce wszystkie telewizyjne anteny satelitarne są skierowane na północ, a nigdy na południe. Kiedy zgubicie się w obcym mieście, anteny satelitarne na budynkach mogą wręcz stanowić niezłą wskazówkę dotyczącą stron świata. Dodatkowo im bliżej równika, tym wyżej ponad horyzontem jest widoczna orbita geostacjonarna. Zatem anteny kierują się coraz wyżej w niebo, zwiększając kąt elewacji aż do sytuacji ekstremalnej, gdzie jesteśmy już na samym równiku, a satelita, którego sygnał chcemy odbierać, krąży dokładnie nad naszymi głowami. Satelity krążą jednak po całej orbicie geostacjonarnej, zatem na równiku może wystąpić taka sytuacja, lub też anteny będą skierowane albo na wschód, albo na zachód, z różnymi kątami elewacji. To jest miasto Quito w Ekwadorze, które leży niemal dokładnie na równiku. Można sobie użyć Street View i pochodzić po ulicach, by przekonać się, że anteny satelitarne w tym mieście są skierowane albo na wschód, albo na zachód. Czasem bardziej w górę, czasem mniej, a czasem nawet na jednym budynku w przeciwne strony. Takiej sytuacji nigdy nie spotkamy w Polsce, ale nigdy nie patrzą ani na południe, ani na północ, bo muszą celować w ten pas, który przechodzi ze wschodu na zachód ponad ich głowami. No ale przecież satelity poruszają się po orbicie z ogromnymi prędkościami, dlaczego więc większość anten satelitarnych jest stacjonarna? Dlaczego się nie poruszają i nie śledzą ruchu satelit? Kluczem jest tutaj charakter orbity geostacjonarnej. Wysyłamy tam satelity dlatego, że tylko na takiej orbicie są zawsze nad tym samym punktem na planecie, ponieważ okrążają ją z dokładnie taką samą prędkością kątową, z jaką ona się obraca. Dlatego można wziąć talerz anteny satelitarnej, nakierować go na satelitę w kosmosie i ona już nie ucieknie. Nie trzeba jej stale takim talerzem śledzić. Dzięki takiemu doborowi orbity nasza nieruchoma, rdzewiejąca na budynku antena satelitarna jest cały czas skierowana na satelitę, która pędzi po orbicie z prędkością 11 tysięcy km na godzinę. Taki ruch da się uzyskać wyłącznie na orbicie geostacjonarnej. Nie da się na przykład zrobić czegoś takiego, bo to w ogóle nie jest orbita. Satelita w takiej sytuacji musiałby stale używać silników, by nie spaść na Ziemię. Orbitowanie musi zachodzić wokół środka masy planety. Kiedy przyjrzeć się tym antenom, zauważymy, że nie są one skierowane w górę. Wydaje się, że kierują się bardziej w kierunku horyzontu niż w górę, przynajmniej w Polsce. Ale to nie jest linia, na przedłużeniu której znajdziemy satelitę komunikacyjnego. To jest ta linia. To tam jest satelita. Skąd więc takie ułożenie? Zadaniem tego talerza jest skupienie sygnału na konwerterze. Gdyby konwerter znajdował się w ognisku tego talerza, wtedy antena musiałaby być skierowana prosto na satelitę. A wtedy sam konwerter zasłaniałby część sygnału. Konwerter takich niewielkich anten nie znajduje się więc w centralnym ognisku talerza, ale jest odpowiednio przesunięty. W efekcie anteny nie można już ustawić prostopadle do kierunku satelity, ale trzeba to zrobić z odpowiednim odchyleniem, tak by odbity sygnał skupił się na konwerterze. Jeszcze bardziej widoczne niż w Polsce jest to na dalekiej północy. Z północnej Norwegii orbita geostacjonarna jest już widoczna tak nisko nad horyzontem, że anteny tego typu są tam ustawiane tak, jakby kierowały się w stronę Ziemi. W Polsce większość odbiorców telewizji satelitarnej kieruje anteny na satelity Hotbird, znajdujące się na pozycji 13 stopni wschód. Polska rozciąga się od 14 do 24 stopnia długości wschodniej, więc na zachodzie kraju, na przykład w Szczecinie, anteny satelitarne będą skierowane niemal dokładnie na południe i będą coraz bardziej odchylać się ku zachodowi, im bliżej wschodniej granicy Polski. Polska jest też rozciągnięta z północy na południe, co oznacza, że musimy dobrać też odpowiedni kąt elewacji anteny, w zależności od naszej szerokości geograficznej. Anteny na południu Polski będą skierowane minimalnie bardziej ku górze niż te na Pomorzu. Same satelity działają jako przekaźniki. Najpierw muszą odebrać nadawany przez operatorów sygnał z Ziemi, a potem kierują go z powrotem w kierunku planety na bardzo duży obszar. Wysyłany sygnał jest wzmacniany, co wymaga energii, którą satelita czerpie z paneli słonecznych. Satelita wchodzi też okresowo w cień planety. Czerpie wtedy energię z akumulatorów.